Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze SNP. Dzisiejszy temat SNP Easy Banking. Bezpieczny e-banking online w SAP. Prezenterami dzisiejszego tematu są tutaj ze mną Arkadiusz Bobiński i Wojciech Wojciechowicz. Zaraz pokażę im głos. Moje nazwisko Aleksandra Burcka, jestem organizatorem. Kilka słów o SNP Poland. Zapewne większość z Państwa kojarzy nas jako BCC. Pod tą nazwą funkcjonowaliśmy do 2017 roku. No i właśnie od tego czasu jesteśmy częścią grupy SNP. Grupa SNP, czyli mówiąc w największym skrócie, globalna firma konsultingowa, światowy dostawca numer jeden rozwiązań i usług dla transformacji środowisk SAP. Kilka najważniejszych faktów o SNP Poland. W Litwach ponad 20 lat doświadczeń, ponad 250 specjalistów. Realizowaliśmy projekty w ponad 50 krajach, wspieraliśmy dla ponad 400 klientów. Liczba obsługiwanych kontraktów outsourcingowych to ponad 200. Mamy dwa centra nowoczesne przetwarzania danych. Nasza oferta obejmuje, tak w największym skrócie mówiąc, trzy obszary. Pierwszy dotyczy usług SAP. Drugi to obszar to SNP Data Centers, czyli kompleksowa opieka nad infrastrukturą IT, w tym outsourcing naszych data centers oraz doradztwo informatyczne. Trzecia część naszej oferty to SNP Software Factory i tutaj w tym obszarze tworzymy oprogramowanie biznesowe na indywidualne zamówienie w dowolnej technologii. Jeżeli chodzi o usługi SAP, no to jesteśmy numerem jeden na rynku w Polsce. Oferujemy tutaj komplet usług dla środowisk SAP. Wspieramy cały cykl życia rozwiązań SAP, od analizy przez wdrożenie, rozwój, utrzymanie i serwis. Mamy kompetencje we wszystkich najważniejszych, w zakresie wszystkich najważniejszych produktów i technologii SAP. Oprócz rozwiązań standardowych SAP oferujemy również własne produkty autorskie, niektóre unikalne na polskim rynku. Na przedstawionym slajdzie widzicie Państwo najciekawsze z nich, znaczy te, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych klientów. No i tutaj Państwa akurat grona dzisiejszego uwagę zwracam szczególnie na dane z finansem i kontrolingiem. Nie będę ich teraz tu omawiać. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której są szczegółowo opisane, bądź kontaktu z nami, jeżeli chcielibyście Państwo któreś z nich poznać. Jak widać, na drugim miejscu mamy SNP Easy Banking, o którym będziemy właśnie dzisiaj mówić. I korzystając z okazji, chciałam Państwa jeszcze zaprosić na event. Mianowicie planujemy konferencję, organizujemy konferencję poświęconą migracji do najnowszych rozwiązań SAP, w tym do S4HANA, jak również będziemy mówić o obszarach takich jak utrzymanie systemu w SAP, raportowanie w SAP i najnowsze rozwiązania w zakresie rozwiązań HR. Konferencja, a w zasadzie trzy konferencje są zaplanowane w maju w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Nie będę teraz z kolegą tutaj zabierać czasu na szczegóły z tym związane. Odsyłam i zapraszam Państwa do naszej strony internetowej, tam w najnowszych aktualnościach znajdziecie Państwo szczegóły, jest już agenda i zapraszam do rejestrowania się do wybranego miasta. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Dziękuję i przekazuję głos kolegom już w temacie Easy Banking. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Arkadiusz Babiński. W SNP pełnię funkcję menadżera do spraw rozwoju biznesu w obszarze finansów, analizy, planowania. Razem ze mną jest Wojciech Wojciechowicz. Wojciech Wojciechowicz jest specjalistą z zakresu finansów, programowania, a także integracji. Wojciech jest także współtwórcą oraz opiekunem produktu Easy Banking. Przechodzimy w takim razie do prezentacji produktu. Easy Banking jest autorskim rozwiązaniem przygotowanym w SNP. Jest to rozwiązanie, które zapewnia integrację online z systemem bankowym. Ta integracja odbywa się poprzez z wykorzystaniem technologii Web Services. Easy Banking nie tylko zapewnia integrację, odpowiada również za optymalizację procesu płatności zarówno przychodzących, jak i wychodzących. Tradycyjne metody czy też rozwiązania w zakresie e-bankingu SAP polegają przede wszystkim, czy wykorzystują pliki płaskie w celu importu, przekazywania danych między systemem SAP oraz systemem bankowym.
Wykorzystanie tej technologii wiąże się najczęściej z dosyć wydłużonym, czasami skomplikowanym procesem wymiany informacji. Ta technologia niestety nie jest wolna od ryzyka wystąpienia błędów, co gorsza błędy, które gdzieś mogą się pojawić w trakcie przekazywania informacji między systemami, najczęściej pojawiają się w momencie, w którym te dane są po prostu zaczytywane do systemu. Czyli sprawa wyeliminowania tych błędów wiąże się najczęściej z koniecznością cofnięcia się kilka kroków wstecz w procesie obsługi płatności zarówno przechodzących, jak i wychodzących. Co więcej, tradycyjna technologia nie jest wolna również od ryzyka ingerencji osób trzecich w zawartość pliku, co czasami może się wiązać z dosyć dotkliwymi stratami finansowymi dla przedsiębiorstwa. Easy Banking wykorzystuje kompletnie inną technologię. Jest to technologia zapewniająca komunikację online między systemami. Technologia oparta o web serwisy z wykorzystaniem protokołu SSL. Nasza technologia korzysta również, czy oparta jest na normach ISO 20022. Easy Banking zapewnia transakcje oraz przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym. Oznacza to tak naprawdę brak konieczności logowania do systemu bankowego, eksportu czy też importu plików pomiędzy systemami. Informacje między systemami są praktycznie przekazywane online w momencie ich przygotowania i wysłania do systemu bankowego. Nasze rozwiązanie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa transakcji, przede wszystkim poprzez wykorzystanie protokołu TLS. Daje większe możliwości zarządzania rozliczeniami, przede wszystkim poprzez właśnie ten rzeczywisty czas wymiany danych oraz szybsze rozliczenie płatności. Szybsze rozliczenie płatności chociażby z tego powodu, że w stosunkowo łatwy sposób możemy wykorzystać funkcjonalność wyciągów intraday, nawet kilka razy dziennie, co powoduje, że płatności mogą być po prostu rozliczane niemalże na bieżąco. Dodatkową zaletą naszego rozwiązania jest możliwość obsługi wielu banków praktycznie w jednym miejscu, w jednym kokpicie, który pozwala zarządzać przelewami do różnych banków. Co więcej, nasze rozwiązanie umożliwia także możliwość zmiany rachunku obciążonego już praktycznie na etapie po przygotowaniu paczek płatności. Tego rodzaju funkcjonalność oczywiście nie jest dostępna w takiej tradycyjnej technologii, tradycyjnych rozwiązaniach i bankingu w SAP. Przejdźmy teraz do zaprezentowania podstawowych funkcjonalności rozwiązania. Tą funkcjonalność można pogrupować w zakresie przelewów wychodzących, jak również przelewów przychodzących, czyli wyciągów. Jeżeli mówimy o przelewach wychodzących, przede wszystkim nasze rozwiązanie zapewnia możliwość obsługi praktycznie wszystkich typów, czy wszystkich najczęściej wykorzystywanych typów przelewów. Mogą to być przelewy wewnętrzne, przelewowe, przelewy w formacie split payment, przelewy podatkowe, europejskie SEPA czy też międzynarodowe. Nasze narzędzie również wspiera możliwość składania dyspozycji wypłaty gotówki w oddziale banku, jeśli tego rodzaju funkcjonalność jest oczywiście wykorzystywana przez państwa. Dodatkowo posiadamy swoje narzędzie do autoryzacji płatności. Jest to pewne rozwiązanie alternatywne w stosunku do autoryzacji płatności po stronie systemów bankowych. Dodatkowo potrafimy, czy możemy zapewnić wykorzystanie podpisu kwalifikowanego. Wykorzystanie takiego podpisu kwalifikowanego powoduje, że autoryzacja płatności odbywa się w całości po stronie systemu SAP. Tak na dobrą sprawę po dostarczaniu takich płatności do systemu bankowego, bankowi pozostaje oczywiście weryfikacja podpisu kwalifikowanego i tak na dobrą sprawę realizacja przelewu. Nasze rozwiązanie pozwala również na obsługę wysyłki AWIS, a także na śledzenie statusu zleceń w systemach, które trafiły już do systemu bankowego. Wspieramy raportowanie, przede wszystkim raportowanie sald rachunków oraz raportowanie operacji na wskazanych rachunkach bankowych. Jeżeli chodzi o obsługę przelewów przychodzących, przede wszystkim obsługujemy wyciągi dzienne, czyli importujemy online wyciągi dzienne wtedy, kiedy są po prostu one udostępnione do ściągnięcia.
Co więcej, potrafimy obsłużyć wyciągi intraday, czyli takie wyciągi śróddzienne, pozwalające na bieżąco rozliczać pewne partie pozycji. Nasze narzędzie również wspiera obsługę rachunków wirtualnych, jeśli jest taka oczywiście potrzeba. Co więcej, nasze narzędzie również umożliwia pobieranie wyciągów w formacie PDF. Warto tutaj nadmienić, że lista tych funkcjonalności nie jest zamknięta i tak na dobrą sprawę my jesteśmy gotowi obsłużyć praktycznie każdą funkcjonalność pod warunkiem, że jest ona oczywiście oferowana przez banki z wykorzystaniem web serwisów. Kilka słów na temat uruchomienia naszego narzędzia. Nasze narzędzie jest dostarczane do klientów w postaci takiego add-ona do systemu. Jest to rozszerzenie napisane w zupełnie zewnętrznej przestrzeni nazw, całkowicie przygotowane w technologii SAP. Nasz produkt jest dostarczany do systemów klientów za pomocą zleceń transportowych i następnie uruchamiane w systemie docelowym. Takie uruchomienie wiąże się z niezbędną konfiguracją, czasami drobnymi, także z drobnymi rozszerzeniami. Warto wspomnieć również o tym, że nasz produkt praktycznie w 100% jest spójny z systemem SAP. On tak na dobrą przejmuje w takim procesie obsługi płatności, przejmuje pewne role, tak na dobrą sprawę działanie naszego narzędzia rozpoczyna się od chwili wygenerowania paczki, chociażby transakcji F110. Kolejne kroki są już realizowane w naszym narzędziu, gdzieś tam finalnie integrujemy się ze standardem systemu SAP już po etapie zaczytania wyciągu i po uruchomieniu księgowania tego wyciągu. Warto również wspomnieć, że nasz produkt jest swego rodzaju, daje taką pewną możliwość alternatywnego przebiegu procesu płatności w stosunku do plików płaskich. Nasz produkt nie wyklucza wykorzystania również tych tradycyjnych metod e-bankingu, czyli z wykorzystaniem plików płaskich, może go po prostu uzupełniać bądź zastępować. Jeśli chodzi o zakres banków, z którymi nasz produkt w chwili obecnej się integruje, są to następujące banki: ING, Bank Polski, Bank Śląski, przepraszam, PKO SA, BGŻ, BNP Paribas oraz Santander Bank Polska. Warto tutaj nadmienić, że nasz produkt posiada gotowe mechanizmy do integracji również z innymi systemami bankowymi. Oczywiście takim warunkiem jest udostępnienie przez bank rozwiązania, które wspiera rozwiązania wymiany danych poprzez web serwisy, które wspiera standard ISO 20022. Przejdę teraz do omówienia dwóch praktycznie możliwych wariantów obsługi procesu płatności z wykorzystaniem naszego narzędzia. Zacznę od może pierwszego wariantu, stosunkowo zbliżonego, czy bardzo zbliżonego do takiego tradycyjnego do przebiegu procesu płatności z wykorzystaniem plików płaskich. I tak na dobrą sprawę zaczynamy od generowania przebiegu płatności w transakcji F110 i ten krok jest wykonywany całkowicie w ramach standardu SAP, czyli praktycznie nie ma tutaj żadnych zmian w stosunku do tych operacji, które wykonujecie Państwo w tej chwili. Po wygenerowaniu takich płatności wkracza Easy Banking i tak na dobrą sprawę kolejny punkt to jest edycja paczki przelewów. Ta edycja paczki przelewów odbywa się już w kokpicie przelewów, który jest integralną częścią naszego rozwiązania. Edycja paczki to przede wszystkim chodzi tutaj o sprawdzenie poprawności przelewu, ewentualnie jakiś tuning tego przelewu, być może zmiana pewnych wartości związanych jak gdyby z typem przelewu, czy też na przykład z rachunkiem obciążeniowym, o czym mówiłem wcześniej. Następnie taka paczka po weryfikacji jest wysłana do banku i autoryzacja płatności odbywa się po prostu w systemie bankowym, tak jak to najczęściej odbywa się w tej chwili przy takich tradycyjnych metodach e-bankingu. Dalej, jeżeli chodzi o płatności przychodzące, pobieranie i zaczytanie wyciągów odbywa się także w Easy Bankingu z wykorzystaniem technologii web services.
Nasze narzędzie również uruchamia księgowanie wyciągu, natomiast same reguły czy sposoby rozksięgowania wyciągów korzystają już także ze standardu SAP. W punkcie 5 mamy też taki punkt przebiegu procesu, który się nazywa generowanie raportów. Tutaj przede wszystkim chodzi o możliwości wyraportowania pozycji na rachunkach, tudzież sprawdzenia statusu zleceń w systemie bankowym, po prostu czy są zrealizowane, czy czekają, czy jest jakiś po prostu problem powodujący, że te przelewy pomimo autoryzacji nie zostały jeszcze wysłane. W drugim wariancie procesu płatności, bardziej skomplikowanym i także przynoszącym stosunkowo istotną odpowiedzialność przede wszystkim za autoryzację do Easy Bankingu, mamy drobne zmiany w stosunku do tego pierwszego wariantu. Przede wszystkim to, co się od razu rzuca w oczy, to fakt, że autoryzacja płatności nie odbywa się w systemie bankowym, czyli tak na dobrą sprawę nie ma potrzeby logowania się do systemu bankowego po to, żeby zrealizować taką płatność. Przede wszystkim w tej formie zalecamy, czy też sugerujemy wykonywanie takiej autoryzacji płatności z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Podpis kwalifikowany powoduje, że płatność wysłana do systemu bankowego po prostu po weryfikacji jest automatycznie realizowana. Natomiast wracając do początku. Pierwszy punkt, czyli generowanie przebiegu płatności w transakcji F110, tutaj żadnych tam nie ma w stosunku do wariantu pierwszego. Natomiast w punkcie drugim edycja paczki przelewów jest to krok, który przede wszystkim, w ramach którego następuje przygotowanie takich przelewów. Jeżeli ten przelew jest kompletny i sprawdzony, następuje wewnętrzny workflow, wysłanie takiego przelewu za pomocą wewnętrznego workflow do autoryzacji, która się odbywa kompletnie w systemie SAP. Ta autoryzacja najczęściej jest kilkustopniowa, najczęściej dwustopniowa. Po uzyskaniu podpisów pod taką płatnością trafia ona z powrotem do kokpitu płatności w ramach Easy Banking, z którego jest po prostu wysyłana do banku. Taki przelew autoryzowany w ramach systemu za pomocą podpisu kwalifikowanego już nie może być po prostu zmieniany z poziomu Easy Banking. Może być tylko i wyłącznie wysłany do systemu bankowego. Jeżeli chodzi o płatności przychodzące, czyli wyciągi, pobieranie, zaczytywanie wyciągów, tudzież ich księgowanie odbywa się zupełnie w sposób identyczny, jak to ma miejsce w wariancie pierwszym. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp, o omówienie sposobu funkcjonowania naszego rozwiązania oraz jego funkcjonalności. Ja w tej chwili przekazuję głos do kolegi Wojciecha, który zaprezentuje Państwu przebieg procesu w wariancie drugim w systemie SAP. Tymczasem ja jeszcze słówko organizacyjne. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Jeśli jakieś przyjdą Państwu do głowy, służy do tego okienko questions, które macie Państwo w panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Ja dyżuruję przy tym czacie i zbieram Państwa pytania i w zależności od tego, na ile nam czasu wystarczy, na niektóre postaramy się odpowiedzieć jeszcze pod koniec webinara, a jeśli nie, to na wszystkie pytania odpowiedzi otrzymacie Państwo od nas maila. Dziękuję i przekazuję głos Wojciechowi. Dzień dobry, Wojciechowicz. Prezentuję rozwiązanie Easy Banking. Rozpocznę od raportu służącego do prezentowania sald na rachunku. Tutaj wykorzystujemy standardowe informacje z elektroniki bankowej, tak jak jednostka gospodarcza, bank własny oraz ID konta, dla którego chcemy pobrać salda. Możemy podać zakres. W tym przypadku system wyraportuje nam salda na dwóch rachunków. Są to dane bezpośrednio z systemu bankowego, które właśnie tutaj nam w tle system zwróci. W kolejnym kroku chciałem pokazać, jak wygląda już obsługa płatności. Tutaj punktem wejścia jest przygotowane paczki w F110. Wykorzystujemy tą samą identyfikację. Możemy podać tutaj gwiazdkę jako dowolną oraz dzień wykonania, dzięki czemu Easy Banking zaciąga nam te dane z SAP-a, z przebiegów z F110. W tym przypadku mam przygotowane dwie paczki na dzień dzisiejszy.
Mam podane tutaj kwoty w walucie krajowej oraz w walucie dokumentu, czyli wartości, na ile te paczki tutaj są. W kartce może być wiele przelewów i już na ekranie głównym pokazujemy, ile przelewów składa się na jedną paczkę. W tym przypadku jest to 6, poniżej 7. Oraz ile dokumentów tworzy te przelewy. Za chwileczkę wejdę na poziom niżej i pokażę, jak wyglądają szczegóły. Jeszcze na tym ekranie głównym na nagłówkach paczek widzimy datę wykonania w banku. Możemy ją zmieniać, tak? Czyli w przypadku, gdybyśmy mieli datę wykonania na przykład dzisiejszą, przy czym wiemy, że dzisiaj już ta paczka nie wyjdzie, możemy zmienić ją. I z perspektywy Easy Bankingu już wprowadzić kolejną datę. I ona zostanie właśnie z taką datą przekazaną do realizacji w banku. Możemy także zmienić bank własny. W przypadku, gdybyśmy stwierdzili, że chcemy jednak płacić z innego konta, Easy Banking umożliwia taką zmianę. Podajemy nowy ID banku, nowy ID konta i ta baczka jest już przepięta na rachunek. Wchodząc w szczegóły, mamy podane poszczególne przelewy, także z kwotami w walucie dokumentu w walucie krajowej. Z tytułami przelewów, które pora są edytowalne, to już zależy od ustawień w systemie. Domyślnie zezwalamy na modyfikację tytułu. Oraz mamy rodzaj przelewów. Zaimplementowana jest logika, która określa, w jakich przypadkach ma to być przelew krajowy, a także może przede wszystkim nawet rozróżnienie pomiędzy przelewem zagranicznym a SEP-ą. Jednakże, jeżeli chcą Państwo to zmienić i przelew, który powinien być realizowany z SEP-a zgodnie z tymi tutaj zaimplementowanymi warunkami, chcą Państwo wysłać jako przelew zagraniczny, z perspektywy Easy Banking można wprowadzić taką zmianę i on zostanie wysłany właśnie jako przelew zagraniczny już wszystkimi konsekwencjami tego w banku. Na ekranie paczek mamy także trzy główne statusy. Jest to status autoryzacji, tak jak wspomniałem, umożliwiamy autoryzację paczki płatności z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Jeżeli złożymy taki podpis, który nie wypełni schematu akceptacji, na przykład schemat akceptacji zakłada, że wypełniają go dwa podpisy, tymczasem będzie jeden, będzie miał status częściowo zatwierdzona. Przy wypełnieniu statusu akceptacji będzie to zatwierdzona. Mamy także status SAP, gdzie pojawiają nam się informacje, czy dana paczka została wysłana do banku, czy nie. Są też także możliwości usunięcia zleceń płatniczych, wtedy będziemy już tutaj widzieli informacje o usuniętych zleceniach. Zmiany, które wykonywałem, są odkładane w logu, dzięki czemu tutaj widzimy informacje, co się z tą paczką działo, tak? Czyli widać, kiedy ona została pobrana do Easy Bankingu, to, że zmieniliśmy datę wykonania, a także zmieniliśmy bank własny. Tak? Także w przyszłości jest możliwość sprawdzenia, kto i jakie zmiany wprowadzi. Przechodząc do kolejnego kroku podpisu, do kolejnego kroku w procesie, to będzie przekazanie do akceptacji. Mamy funkcjonalność, która umożliwia wykonanie kontroli płatności. Kontrola płatności to jest zweryfikowanie w systemie bankowym, czy paczka taka jest prawidłowa i czy zostanie ona przyjęta do realizacji. W dużej mierze celem jest upewnienie się, że dana paczka faktycznie będzie zrealizowana przez bank, zanim zostanie przekazana do Państwa firmy do procesu akceptacji i zostaną złożone pod nią podpisy. OK. Wracając do zatwierdzenia, wybieram w zatwierdzeniu, zmienia mi się status na W, wysłane do zatwierdzenia. I czy teraz do transakcji, która umożliwi mi złożenie podpisu pod zleceniem. Tutaj podobnie wybieram na ekranie selekcji identyfikację danej paczki, którą chcę zatwierdzić. Dobrze, wyświetliłem wszystkie, także tutaj mam kilka i to jest
ta nasza na dzień dzisiejszy, którą chcielibyśmy zatwierdzić. Wybieram zapis danych i w tej chwili uruchamia mi się program do podpisu. Nie implementujemy kryptografii, tylko wykorzystujemy gotowe rozwiązania, ponieważ jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne i w naszym przekonaniu lepsze rozwiązanie. Dla przykładu tutaj jest program firmy Asseco Data Systems Procentum Smart Sign, ale możemy także wykorzystać programowania właśnie do tego celu. W tej chwili składam podpis, wybrałem podpis, wybieram certyfikat, którym podpiszę. Na drugim ekranie pojawiło mi się podsumowanie, że paczka została podpisana. Zamykam program, potwierdzam i ta paczka została przeze mnie zaakceptowana, stąd nie mam jej w dostępnych paczkach, które mogę podpisać. Wracając do naszej transakcji do obsługi płatności. Tutaj już mam zaznaczone, że paczką jest złożony podpis. Status autoryzacji zmienił się na C. Częściowa autoryzacja zmieniła się ikonka na żółto oraz widać, że użytkownik Wojciechowi był złożył właśnie taką akceptację. Warto zwrócić uwagę, że nie mam już możliwości edycji informacji w tej paczce. Podpis pod nią złożony sprawia, że już nie można wprowadzać żadnych zmian, ponieważ rzeczywiście taki podpis już byłby nieważny. Stąd także w Easy Bankingu wprowadzanie jakichkolwiek zmian już nie jest na tym etapie możliwe bez usunięcia podpisu. Dobrze, kolejnym krokiem będzie wysłanie tej paczki do banku. Wysłałem mam komunikat, że paczka została wysłana. Zmienimy się status SAP na wysłane. W międzyczasie zaloguję się do systemu bankowości elektronicznej po to, żeby pokazać, jak ta paczka tam wygląda. Dobrze, tutaj jest nasze konto swojej bankowości elektronicznej ING, do banku ING wysłałem. Widać, że pojawiła się paczka z datą realizacji 1 kwietnia, czyli dokładnie tak, jak to tutaj zmieniliśmy i ustawiliśmy w SAP-ie. 7 przelewów na kwotę 12 groszy jest to także zgodne z informacjami, które są w swojej bankowości elektronicznej. I mamy tutaj poszczególne szczegóły przelewu wraz z statusem wprowadzone. Ten status możemy tutaj pobrać do SAP-a, tak? Wykonałem właśnie aktualizację statusu. Do systemu bankowego poszło zapytanie o statusy poszczególnych w tej paczce. Tutaj mamy status żółty. Po klikaniu się widzimy, że poszczególne przelewy mają status wprowadzone, tak? Czy one są w systemie bankowości, ale nie został wypełniony schemat akceptacji, nie został złożony pod nimi upoważniony podpis, stąd właśnie tutaj mają wprowadzone. Dobrze. Wyślę także może drugą paczkę dla drugiego banku. OK. Tutaj mam komunikat o błędnym rachunku beneficjenta. Także z tego względu bank od razu zwraca informację, że paczka jest nieprawidłowa. Jak jeszcze wyglądają statusy, pokażę może dla szerszego zakresu danych. Tutaj mam kilka paczek, które zostały wcześniej wysłane do banku. Tutaj mam status inne, po wklikaniu się widzimy, że jest wprowadzony. Tutaj będzie podobnie.
możemy zaktualizować, znaczy wszystkie zaktualizować. To, co teraz się dzieje, to SAP wysyła do poszczególnych banków zapytania o statusy. Zostaje zwrot i tutaj widzimy, że status zmienił się na zielone, wszystkie przelewy zostały przyjęte, czyli te, które zostały zrealizowane, a w tej pierwszej paczce jest o odrzucono wszystkie przelewy. W systemie bankowości elektronicznej zostały one odrzucone. Znaczy, przechodząc dalej, chciałbym pokazać, jak wyglądają raporty. I tak możemy pobrać raport z pozycji konta bankowego. W tym przypadku możemy opytać o zakres dat, dla których system bankowy zwróci nam, jakie operacje miały miejsce na rachunku. I właśnie tutaj są te informacje. Tak, mamy poszczególne daty księgowania, właściciela rachunku, tytuł przelewu, numery rachunków kontrahenta, jego nazwa, a także są kody transakcji, które są wykorzystywane podczas księgowania wyciągu. To jest raport, który można pobrać dla szerszych zakresu dat, w związku z tym go nie księgujemy. Możemy zaksięgować wyciąg. Do tego służy druga transakcja BCC BSTAP. I tak przykładowo wyciąg dla 1 lutego pobiera. Tutaj mamy tylko jedną operację. Przed zaksięgowaniem możemy wyświetlić jej szczegóły, czyli widzimy kwotę, dane kontrahenta, a także kody transakcji. I teraz tak, jak widać, ten wyciąg na chwilę obecną nie jest wprowadzony. Jeżeli wybiorę z Easy Bankingu księgowanie wyciągu, dostaję komunikat o niezgodności numeru. Easy Banking sprawdza, czy został zaksięgowany poprzedni wyciąg. W naszym przypadku jest to system demonstracyjny, taki wyciąg nie został wprowadzony, stąd wyświetla się komunikat o ostrzeżeniu. Pomimo to możemy go zaczytać. Obecnie trwa księgowanie. Wyciąg bankowy został poprawnie wprowadzony. I tutaj wracamy do standardowego procesu SAP-a i transakcji PEBAN. Możemy sprawdzić, co się zadziało w systemie. I tutaj, jak widać, wyciąg jest wprowadzony, księgowania zostały wykonane i dokumenty utworzone. Tutaj jeszcze o tych dokumentach pozwolę sobie wrócić do transakcji, w której obsługujemy płatności wychodzące. Chciałbym zwrócić uwagę, że możemy wejść w szczegóły paczki oraz wyświetlić poszczególne przelewy, ale możemy także wklikać się dalej i zobaczyć poszczególne dokumenty, które się składają na te przelewy. Tutaj mam przypadek, że jest 5 dokumentów, pokazuje nam się, a przepraszam, nawet 6, 6 dokumentów, które składają się na ten przelew i wklikując się możemy przejść do ich szczegółów. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. To jest funkcjonalność systemu Easy Banking, którą chciałem Państwu zaprezentować. Dobrze. W porządku. Dziękuję. Wydaje mi się, że mamy chwilę czasu, więc możemy resztę czasu przeznaczonego na webinar poświęcić na odpowiedzi na pytania, które spłynęły w międzyczasie do nas. Zacznę od pytania pierwszego. Jakie banki macie Państwo zintegrowane? Odpowiedź na to pytanie myślę, że padła w trakcie webinaru. Jest to bank ING, Bank Śląski, PKO SA, BGŻ, BNP Paribas, Santander, Bank Polska. Z tymi bankami współpracujemy, z tymi bankami również zrealizowaliśmy już projekty, czyli w integracji z tymi bankami zrealizowaliśmy projekty u konkretnych klientów. Natomiast jeszcze raz powtórzę, my nie jesteśmy zamknięci na integrację z innymi bankami, potrafimy to zrobić. Mamy mechanizmy, które taką integrację umożliwiają. Musi się po prostu pojawić potrzeba, więc
Więc tutaj też widzę takie pytanie, jaka jest perspektywa współpracy z nimi bankami, na przykład z BGK. Wydaje mi się, że ta perspektywa jest jak najbardziej możliwa, jeżeli będzie takie po prostu zapotrzebowanie klientów. Wojtek Wojciechowicz, banki, o których wymienił Arek, to są banki, z którymi obecnie współpracujemy, to znaczy nasi klienci produkcyjnie korzystają z integracji z tymi bankami. Oczywiście jesteśmy otwarci na inne banki, kolejne banki. Oczywiście te banki muszą wykorzystywać technologię web service po to, żebyśmy byli w stanie online się z nimi integrować. Jeżeli wspierają wymianę komunikatów zgodnie z ISO 222, ta integracja jest zdecydowanie prostsza, ponieważ posiadamy już mechanizmy, które umożliwiają budowę takich komunikatów. Jeżeli nie, także jest to do zrobienia z nakładem większym pracy. Jeżeli chodzi o perspektywę z innymi bankami, to właśnie, to każdorazowo trzeba byłoby usiąść i porozmawiać z osobami od banku, jakie usługi oni świadczą i czy faktycznie jest możliwość u nich wystawienia usług poprzez web serwisy. Dobrze. Przejdę do kolejnego pytania, jaka technologia jest wykorzystywana do komunikacji z bankiem. Tutaj są to web serwisy, także XML, SOAP. Mogą być podpisane z wykorzystaniem podpisów kwalifikowanych. Banki, z którymi współpracujemy, honorują takie podpisy. W konsekwencji, jeżeli zlecenie zostało zaakceptowane z złożony pod nim podpis osoby uprawnionej w banku, co istotne, one wtedy traktują to równoważne z podpisem w ich systemie bankowości z wykorzystaniem na przykład tokenu. Pozwolę sobie przejść do kolejnego pytania, jak wyglądają uprawnienia. Czy rozwiązanie dziedziczy uprawnienia do bankowości, czy uprawnienia muszą być zdefiniowane po stronie SAP-a? Tutaj rozumiem, że chodzi o schematy akceptacji. My w SAP-ie jakby odzwierciedlamy schematy akceptacji, które są w systemie bankowości elektronicznej. Nie mamy na całe szczęście możliwości jakiegokolwiek wpływania na nie i tylko możemy dostarczyć, albo aż dostarczyć komunikaty z podpisami, które wypełniają schematy akceptacji w banku. Czy rozwiązanie umożliwia płatność jednej paczki F110 z kilku banków? W takim przypadku tą paczkę musimy podzielić w Easy Banking na kilka paczek, po to, gdyż poszczególne paczki już na tym ekranie transakcji PAN, które pokazywałem, są poszczególnymi komunikatami. Ale możemy to podzielić i jesteśmy w stanie jak najbardziej to obsłużyć. Czy chodzi o to, że ta paczka jest widoczna w naszym kokpicie dwa razy, czyli zawiera część, która jest wysłana do innego banku, dajmy na to, druga część do drugiego banku. Czyli nie występuje jako jedna paczka, jest ona po prostu podzielona na dwie albo na więcej, oczywiście w zależności do ilu banków wysyłamy za pomocą tej jednej paczki przelewy. Natomiast jak najbardziej tak. Przy tym założeniu jest jak najbardziej możliwa obsługa takiego wymagania. Generowanie przelewów wewnętrznych? Tak, ja mówiłem o tym na prezentacji, że przelewy wewnętrzne są również funkcją obsługiwaną przez nasze rozwiązanie. Czy można wybierać konkretny wyciąg z konkretnego banku? Jak najbardziej na ekranie selekcji. Może to jest dobra chwila, żebym do tego wrócił. To jest nasza transakcja do pobierania wyciągów, gdzie podajemy szczegóły rachunku, dla którego pobieramy ten wyciąg, tak? Czyli jednostkę gospodarczą, bank własny oraz ID konta. Możemy pobrać zarówno odpytując o wyciąg z konkretnego dnia, jak i konkretny numer wyciągu. Tak. To będzie 28 stycznia. I ten sam wyciąg pobieramy właśnie dla dnia bądź dla ID wyciągu.
Jest jeszcze pytanie o oszacowane koszty, czy też długość trwania takiego projektu. Jeżeli chodzi o koszty, my do tego podchodzimy indywidualnie, czyli tak na dobrą sprawę przygotowanie oferty na wdrożenie EasyBanking konkretnego klienta poprzedza wysłanie czy też odpowiedzi na taką specjalną ankietę, którą mamy po prostu przygotowaną. Te odpowiedzi przedyskutowujemy razem z klientem i na tej podstawie przygotowujemy ofertę. Także jeśli jesteście Państwo zainteresowani produktem, jak najbardziej jesteśmy w stanie taki kosztorys po prostu przygotować. No tyle, że musielibyśmy pewnie zebrać troszkę więcej, troszkę więcej informacji. Jeżeli chodzi o czas trwania takiego projektu, też precyzyjnie w tej chwili nie odpowiem. To są dosyć indywidualne sytuacje, natomiast no wszystko zależy jak gdyby od stopnia skomplikowania procesów danego klienta, to ten czas można mierzyć pomiędzy kilka dosłownie miesięcy, no 3 miesiące do nawet roku. Takie po prostu wdrożenia realizowaliśmy. To faktycznie zależy od zakresu i zależy od tego, w jakim stopniu trzeba rozwiązanie EasyBanking dostosować do konkretnych potrzeb. Jeżeli tych dostosowań jest niewiele bądź wypełnione Państwa obecne procesy, no to myślę, że nawet mówimy o małych tygodniach, pojedynczych miesiącach, a faktycznie jeżeli mówimy o współpracy z nowym dodatkowym bankiem, gdzie tę integrację trzeba zrobić i istotnych zmianach, to też może trwać troszkę dłużej. Pojawiło się także pytanie o pobieranie wyciągu, wszystkich wyciągów naraz. Tutaj do tego mamy raport historii operacji, który umożliwia pobranie dla większego zakresu dat. Jeżeli chodzi o samo pobranie wyciągu, nie jako historię operacji, tylko jako wyciąg, jest to dla jednego banku, jednego rachunku, jednego dnia z definicji, ponieważ taki oto dokument księgujemy. Tyle, że praktyka jest też taka, że zadania pobrania wyciągu, czy to wyciągu dziennego, czy intraday, są najczęściej ustawione jako zadania w tle, planowane w tle przez klientów. W związku z czym po prostu trzeba przygotować jakąś tam sekwencję tych zadań w tle, które się po prostu realizują niejako automatycznie. Także no tak najczęściej są te wyciągi w takiej praktyce po prostu realizowane, tak, pobierane. Wygląda na to, że... O, przepraszam, jeszcze jakieś pytanie? Okej, mamy jeszcze jakieś pytanie. Tak, jak najbardziej. Pytanie, przepraszam, czy wprowadzenie EasyBanking nie wyklucza standardowego wprowadzania przelewów do banku za pomocą plików tekstowych? Czy mogą być stosowane zamienne? Jak najbardziej. Tutaj, tak jak pokazał Arek, wchodzimy w część procesu, gdzie wygenerowane są płatności w transakcji F110 i jakby wracamy do niego w chwili, kiedy mamy wprowadzone dane do wyciągów i wybieramy samo księgowanie. Jak najbardziej oba rozwiązania, czyli EasyBanking oraz obecne za pomocą plików płaskich, mogą funkcjonować równocześnie. Co więcej, nasze takie rekomendowane podejście to jest po implementacji EasyBanking jest utrzymywanie tradycyjnej metody wymiany plików jako backup. No w razie jakichś problemów z łącznością, z wykorzystaniem serwisu zawsze gdzieś ta wymiana plikowa po prostu powinna być możliwa. Ja pozwolę sobie może odpowiedzieć na doprecyzowanie pytania odnośnie możliwości księgowania wielu wyciągów naraz. Jeżeli faktycznie tych wyciągów jest bardzo dużo, tutaj możemy w ramach rozszerzenia podejść do tego, żeby sporządzić mechanizmy czy raport, które umożliwią księgowanie dla wielu rachunków naraz. To jest pytanie, czy zaczytanie awaryjne przez serwis www rozwiązania zmieni status wykonanej paczki. Tutaj w przypadku używania alternatywnie plików płaskich zalecamy właśnie przyłączanie się, tak? Czyli w chwili, kiedy wdrażamy EasyBanking, zalecamy korzystanie z EasyBankingu, a traktowanie plików płaskich właśnie jako tej alternatywy
na wszelki wypadek awaryjnej. Podczas wysyłania komunikatów nadawane są identyfikatory i one są niestety oddzielne i nie ma możliwości ich synchronizacji. Także jeżeli chodzi o samą akceptację, czyli paczkę, którą wyślemy z Easy Bankingu i zaakceptujemy poprzez podpis kwalifikowany, czyli poprzez podpis w systemie bankowości elektronicznej, to zmieni już jak najbardziej status. A jeżeli chodzi o zaczytanie drugiej paczki poprzez pliki płaskie, to niestety nie zmieni nam statusu. To się pojawi nam na raportach historii operacji, pojawi się oczywiście na wyciągu, wpłynie na saldo, ale Easy Banking, a tak naprawdę STAP, nie będzie posiadał identyfikatorów tej paczki, żeby móc o nie odpytać. Okej, okay. Wygląda na to, że powiedzieliśmy na wszystkie pytania, które spłynęły do tej pory. Jeśli Państwu zrodzą się jakieś kolejne pytania, zapraszamy do kontaktu. Myślę, że również po webinarze zbierzemy te pytania, które padły w jego trakcie, i także odpowiemy, roześlemy Państwu odpowiedzi. Roześlemy odpowiedzi do wszystkich uczestników tego webinaru. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za zainteresowanie naszym produktem. Mamy nadzieję, że wydał się Państwu interesujący. Zachęcamy do kontaktu. Dziękuję. Dziękuję również i zapraszamy na kolejne webinary SMB. Do zobaczenia, do usłyszenia.